Witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 0. Kontynuujemy naszą przygodę i dalej będziemy kierować losami Billa i Rebeki. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam, o nie, nie ten przycisk. Nie pamiętam. Bug. Nie pamiętam, gdzie skończyłem i co ja robiłem. Słuchajcie, mamy tak, te konferencje. Wiem, że znalazłem, pokonałem tego bossa, Centuriona. Następnie otworzyłem te drzwi kluczem chyba, ale nie jestem pewien. Zapomniałem, co robiłem. Wybaczcie mi bardzo. Przepraszam was za to, ale za chwilę zobaczymy, co tutaj będziemy mogli robić dalej. Może tak, zerknijmy do ekwipunku. On ma. Aha, mamy wskazówkę zegara. Ja muszę. Pamiętam teraz, muszę gdzieś znaleźć zegar. Żeby rozwiązać tą zagadkę z tym zegarem. Nie mam pojęcia, gdzie był taki zegar, wiecie? Dlatego będę musiał znowu wszędzie kroczyć i wchodzić w każde drzwi po kolei, żeby zobaczyć. Tutaj chyba nie da się otworzyć tych drzwi. Nie, one są zamknięte. Te tak samo są zamknięte. Dobra, lecimy w tą stronę. Rebeka jest ranna. Tutaj byłem. Tutaj rozwaliłem tego kolesia, to pamiętam. Co tutaj mamy? Chyba wiem, gdzie jest ten zegar. Teraz mi się. Czy ten zegar. Nie jest przypadkiem właśnie na górze. Tam, gdzie ta winda. Którędy ja tam wyszedłem? Nie chciałbym iść tędy, gdzie są te robaki. Musiałbym iść po schodach. Jak ona do niego wróciła? No nie pamiętam. Ale ona właśnie, tam był ten zegar chyba. Tak mocno mi się wydaje, że to był tam, to było tam. Wrócimy do głównego holu. I wejdziemy w inne drzwi, które są, które prowadzą stamtąd. Dobra. Ona wróciła, ale do. Którędy ona do niego wróciła? Tędy? Być może. Ajajaj, to nie to. Nie chcę, żeby mnie zaatakowały. Tutaj nie. Kruki to tutaj nas rozdziobią. Nas kruki i wrony, nie? Jak będziemy w tym pokoju przebywać. Więc ten pokój odpada. Dobra, lecimy. Billy, no ruszaj się. Lecimy w tą stronę. To nie jest ten pokój. To może ten. Chyba tak. Wybaczcie moje błądzenie, ja po prostu. No zapominam. Toż tak to jest, jak się gra w kilka gier naraz. Też możesz dosyć mocno pomylić. Tutaj jest jakiś zegar. No dobra, mamy zegar. Chciałbym użyć to. Nie mogę na tym zegarze tego użyć? O. No to zagadka. No jest git, nie? I teraz nie wiem, co zrobić. Skoro to nie jest ten zegar. To który? Wiem jeszcze, co chciałbym zobaczyć. To miejsce właśnie z tymi. Tylko, że ona jest ranna. Się obawiam, że ona zginie i za chwilę, jak zaatakują mnie te stwory. Słuchajcie, to miejsce, gdzie ona została zaatakowana przez tego karalucha wielkiego.
to tam też coś był, jakiś mechanizm, tak mi się mocno wydaje. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Let's split up. Okay. Let's regroup. Roger. No właśnie o tym myślałem w tym miejscu. Zobacz, tu są jakieś zębatki. Tu jest zegar i on ma jedną wskazówkę. O kurczę. A ja wiem na którą. O ja cię kręcę, nie mam pojęcia jak na którą godzinę ustawić. I tą zagadkę będę musiał w jakiś sposób rozwiązać, ale nie wiem w jaki. Czy nie ma żadnej pomocy? Może przeszukajmy. To nie to jest, to jest hamulec. Conductor Regulation of Trains. To są chyba pociągu różne. Wydaje mi się. Training Facility. Być może. Być może będę musiał sobie pomóc. Dobra, słuchajcie, ja sobie już pomogłem. I zauważyłem w tej pierwszej notatce, którą mieliśmy po wejściu tutaj do tego budynku, była godzina 8:15, więc ustawmy na godzinę 8:15. I zobaczmy, co się stanie. O! Drzwi, których nie lubię. Powiedzcie, dlaczego? O! Bo tam jest ten toksyczny dziad. Okej. Okay. No dobra. Ten zjechać już nie zjadę raczej. Więc trzeba wrócić nas do poprzedniego miejsca. I jak najszybciej, żeby nas tylko wrony nie dorwały. Bo one są wkurzające i mogą troszeczkę nam życia zabrać. A nasza biedna Rebeka ledwo co zipie. Fajnie by było dać jej jakąś roślinkę. Bądź zapamiętać grę.
No ona ma apteczkę i się nie leczy, no to jest ciekawe bardzo. Dobra, słuchaj Rebeka, ja mam tylko taką roślinkę, a to pokaż mi co ty masz. No ty masz nic. No dobra. No cóż, w takim razie, ja wiem gdzie jest roślinka jeszcze, ale tam jest bardzo niebezpiecznie, ja tam nawet nie dojdę. Dobra, schodzimy na dół. W miejsce zapisu gry. Niech tam Billy tutaj zadziała, Billy. Ruszaj, Billy. Zapisz grę. W razie jakbyśmy zginęli od tego pana toksycznego, będę musiał z nim iść na bój. Ale co zrobię najpierw? Tu się chyba zaopatrzę w shotguna. Tak. Ta roślinka jest mi zbędna. A shotgun mi się przyda. Bo... Tutaj zostań. Moja droga. A on niech idzie zaatakować pana toksycznego. Może przeżyje. Szkoda tylko, że jedną roślinkę dostanę stamtąd. Ups. Strzeliłem nie w tą stronę. Dobra, muszę... Okej, właśnie to zrobić. Jeszcze raz. Uda mi się, czy mi się nie uda pana toksycznego rozwalić? No, nie uda się. No, tu chyba się nie da, będę musiał raczej go omijać. No, zrozumanie mi naszego przyjaciela Billa. Tak też myślałem. Kolejna śmierć. You are dead. Dobra, tutaj w takim razie pozostaje nam tylko i wyłącznie wymijanie go niestety. Dobrze, że zapamiętana gra, także możemy spokojnie wrócić. Czyli chyba... Wydaje mi się, że pomysł z wzięciem shotguna nie jest wcale dobrym pomysłem. Czyli ona musi i tak iść z nami. Nie, idziesz. Chodź, chodź. Idziemy razem. Bo i tak musimy to przejść. Ja się tylko obawiam, moja droga, że ty zginiesz tutaj. Nie będziemy omijać go. A on jest w łazience, także... Znaczy nie, on w łazience jest roślinka, więc może uda nam się tą roślinkę szybko wziąć. I kanister. Dobra. Słuchajcie. Gaz. Do czego mi jest gaz potrzebny? Wiecie co, ja bym ją... dał... Zrobimy tak, zrobię mały myk. Teraz... jak to zrobić, żeby były... Nie pamiętam jak to się robiło, ale zrobiłem inaczej, dobra. Na razie niech on podniesie gaz. Tak. Czy ja mogę... Bo ja tej zapalniczki nie mogę użyć, a jeżeli ja bym... Nie, a to nie mogę ja, tylko...
On chyba musi, nie? Ona musi to zrobić. Czy my możemy się wymienić w jakiś sposób? Tak. Dobra. To teraz, czy to działa w ten sposób? Że ona weźmie kombine. Jak ona weźmie kombine, ale nie mogę z tą. Dobra, czekajcie, coś mi tutaj. O właśnie, switch. Co to jest? Jakie ja ciekawe rzeczy znalazłem. Naprawdę? Ono się może przebrać? No niemożliwe. Ale ma fajną dziarę, motylka. Dobra. Co jeszcze możesz, moja droga, zrobić? Nic z tym. Czekajcie, czekajcie w takim razie. No to w takim razie ona... Zamieni... Zobaczymy, czy on może coś zamienić. Switch, use. Jacket. Też się niech przybierze, będzie elegancik. Hehe, dobre. Ale nie o to chodziło. Exchange naszą moją drogą przyjaciółką. I niech ona... Kombajn zrobi tego. Tak czy siak ona musi się uleczyć. Niech ona użyje. No jest dobrze. Teraz nasz przyjaciel... Nasz przyjaciel w takim razie niech jej odda. Na przykład mikrofilm. Shotguna niepotrzebnie, to zostawię, biorę. No dobra. I lecimy z powrotem, moja droga. Udało nam się go ominąć, super. Tylko czy będzie drugi? Czy będzie drugi? Tak, na pewno będzie drugi tutaj. W tą stronę chcieliśmy uciekać, ale ona mi... Ach, czemu stoisz jak ciołek? Ej! Ona stoi jak ciołek. Niestety. Bo jej broń nie dałem jej do użycia broni. Niedobrze, niedobrze. Och. Let's split up. Roger. Come on. Okay. No i super. Weź, dziewczyno, się wy... On już jest... No i super, on jest zagrożony. Nie mam żadnej apteczki dla niego. Podnieść te naboje. Kurczę, ale jesteśmy prawie że nieżywi. Tutaj możemy ten mikrofilm wsadzić, ale nie mam żadnej. Ja już stąd nie powrócę, nie? No. Dobra. Zobaczmy, co się stanie, jak ona użyje tego mikrofilmu. Miejmy nadzieję, że jakieś przejście się otworzy albo coś, bo... Use the projector view.
I co? Jeszcze jeden mikrofilm musimy znaleźć. Ale ja już stąd nie wyjdę. No i ekstra, ja stąd nie wyjdę. Na zewnątrz grasują. No nie jest dobrze, ja mam po prostu... Ja po prostu umieram. Będę musiał jeszcze raz tu przyjść za chwilę, jak sobie odblokuję... Jak wczytam sobie tego save'a. Zginął, no jest, jest git. Dobra, słuchajcie moi drodzy, no jeszcze raz będę musiał tam przejść i zrobić to ponownie. Dziękuję wam moi drodzy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam was do tego. Trzymajcie się moi drodzy cieplutko. Do zobaczenia. Pa, pa.